Pardon? No proszę pana, zaraz zobaczymy, czy to wam się opłaci, czy wam się nie opłaci. Dzień dobry, proszę pana, czy możecie podjechać pod Pieniężnego 14? Tu mamy grupę młodzieży, którzy w ogóle nie słuchają tego, co się do nich mówi. Jeszcze mają jakiś głupi aparat, próbują nagrywać, a mi to nie odpowiada, ja nie będę z nimi dyskutować. Jeżdżą na rolkach po naszych płotkach. To nie jest do jeżdżenia na rolkach, no panowie, wybaczcie. A nie ma w miejscu w Ostródzie do jeżdżenia. Ale to do nas przyszliście pod nas dla? Pod nasze, na nasze płota? To trzeba iść do urzędu miasta. Nie ma miejsca. Od tego wam robią rampę i proszę na rampy. Ale nas to nie obchodzi, to się sobie wybrali tutaj nasze płoty. Za chwilę my mamy malować. No ponad dwa lata temu słyszałem tą samą gadkę, że one były malowane. To ja mogę kupić farbę i to pomalować, dla mnie to nie jest problem. Ale to nie o to chodzi. A o co? Płoty nie są do jeżdżenia, chłopcy, weźcie się, stańcie. Czyli niebo nie. Pani nie ma argumentów, niebo nie. To jest pani argument, niebo nie. Jeszcze dyskutować. No jeszcze dyskutuj, jeszcze kupa pali i... Panie, nie miejsc, proszę, to nie upoważę pana, żeby mojej obecności. Co ja panu powiedziałam? Proszę, co ja panu powiedziałam? Że sobie nie życzę, żeby pan nie jeździł. To macie słowa. Proszę. Proszę pana, długo jeszcze mamy czekać. Po tych płotkach nie zdają na rolkach. Bo nie mają gdzie. Bo nie mają gdzie, bo nie mają gdzie trenować, bo nie mają co robić. Że jeżdżą po płotach. To proszę przygotować dla mnie swój dokument tożsamości, dobrze? I moim zdaniem wypadałoby przejść w takie miejsce, gdzie to nikomu nie będzie przeszkadzało.